Pewnego razu spotyka się dwóch kolegów, i jeden mówi do drugiego. Wiesz, z żoną ustaliliśmy przed ślubem, że co zbierzemy na weselu, podzielimy się pół na pół i wydamy na swoje pasje. No i ona właśnie wczoraj poleciała do Tajlandii. Ładnie, a ty co zrobiłeś ze swoją połową? pyta zaciekawiony kolega. Ja? Siedzę teraz i myślę, odpowiada ze zmartwioną miną. Co ona tam sama robi? Nie, myślę, gdzie ustawić w kuchni dwadzieścia skrzynek piwa. Mąż i żona siedzą wieczorem przy kolacji? W pewnym momencie mąż pyta: Kochanie, gdybym stracił pracę, wszystkie oszczędności, dom, a nawet samochód, to czy nadal byś mnie kochała? Żona spojrzała na niego z uśmiechem i odpowiedziała bez chwili wahania: Oczywiście, skarbie, żebym Cię kochała. Tęskniłabym za Tobą, ale bym kochała. <słuch> Wieczór. Pewne małżeństwo leży w łóżku. Żona Halina czyta czasopismo, mąż Zenon, zmęczony po pracy, przysypia obok. Nagle Halina odkłada czasopismo i zagaduje. Zeniu, śpisz? Nie. Odpowiada ziewając. A chcesz? Pyta żona z nutką tajemnicy w głosie. Zenek natychmiast się rozbudza. Serce zaczyna mu bić szybciej. Z błyskiem w oczach odpowiada. Jasne, że chcę. Na to Halina z uśmiechem na twarzy. To czemu nie śpisz? Pewnego razu Halina leży sobie w łóżku z kochankiem. Nagle słyszy zgrzyt klucza w zamku. Czym prędzej każe ukryć się kochankowi pod łóżkiem. Mąż Zenek, nieco zdziwiony, widząc żonę w południe w pościeli, wyjaśnił, że jest chory i dlatego szybciej wrócił z pracy. Chorował Zenek dwa tygodnie, w końcu piętnastego dnia poszedł do pracy. Wtedy żona zagląda pod łóżko do kochanka i zmysłowym głosem pyta: No, Tadziu, chcesz mnie? Nie, chcę chlebusia i wody. Cichutkim głosikiem odpowiada kochanek. <śled> po odsiedzeniu pięcioletniego wyroku mąż wraca do domu pełen emocji. Już od progu widzi, że coś jest nie tak. Żona trzyma na rękach dwuletniego chłopca. Zdezorientowany i wściekły zaczyna krzyczeć. Co to ma być? Kto jest ojcem? Mój przyjaciel antek? Nie, odpowiada spokojnie żona. To może mój przyjaciel Zenek. Też nie. Aha, na pewno mój przyjaciel Rysiek. Żona przewraca oczami i w końcu zniecierpliwiona mówi. Ty ciągle tylko mój przyjaciel antek, mój przyjaciel Zenek, mój przyjaciel Rysiek. A co? Ja już własnych przyjaciół mieć nie mogę? <grym> Pewnego razu stary wędkarz złowił złotą rybkę i w nagrodę za wypuszczenie jej na wolność mógł wypowiedzieć jedno życzenie: Życzę sobie, żebym na moim gruncie znalazł złoża ropy. Daj mi mapę i kalkulator. Mówi rybka. Zaczyna liczyć, głowi się, zastanawia i mówi, że życzenie jest niemożliwe do wykonania. Masz jakieś inne życzenie? pyta rybka. Mam bardzo brzydką żonę, może byś sprawiła, żeby była ładna. Mówi wędkarz. Pokaż mi jej zdjęcie. Wędkarz pokazuje rybce zdjęcie żony, a rybka na to. No dobra, daj mi jeszcze raz tę mapę i kalkulator. <grymne> Nauczycielka plastyki postanowiła przekazać dzieciom lekcje o różnych rodzajach piękna. Jako przykład podała róże i fiołki, ale dzieci wydawały się nie do końca rozumieć. Wpadła więc na pomysł. By przedstawić im to inaczej. Wyobraźcie sobie wysoką, piękną i bogato ubraną panią, kroczącą z dumnie podniesioną głową. Na nikogo nie spojrzy, nikomu się nie ukłoni. To róża. A za nią idzie stworzenie niepozorne skromnie spuszcza głowę. To jest. Nagle cała klasa, bez wahania, chórem wykrzykuje: To jej mąż, to jej mąż! <laughs> Po powrocie z sanatorium, podczas pierwszej nocy, mąż przez sen cały czas powtarza: Mietka, Mietka, Mietka. Rano, żona z wyraźnym gniewem żąda wyjaśnień: Kto to jest ta Mietka? Pyta wściekła. Mąż, zaskoczony, próbuje się wytłumaczyć: Spokojnie, kochanie, to nie to, co myślisz. Koło sanatorium było gospodarstwo rolne, a tam, w zagrodzie, stała piękna krowa o imieniu Mietka. Chodziłem ją karmić chlebem, tak się przywiązałem, że pewnie mi się przyśniła. Żona patrzy na niego podejrzliwie, ale milczy. Minęło kilka dni. Mąż wraca z pracy i od progu widzi, że na stole leży list w rozerwanej kopercie. Zmarszczył brwi i pyta. Od kogo to list? Żona z pozornym spokojem odpowiada. Od tej twojej krowy przysłała ci pozdrowienia. Rankiem, po sylwestrowych szaleństwach, mąż budzi się z ciężką głową i wyraźnym kacem. Ledwo otwiera oczy, a już słyszy głos żony. Kochanie, czy mógłbyś mi pomóc pozmywać naczynia? Zmęczony z bólem w głosie odparł. Dlaczego zawsze wyjeżdżasz z takimi pomysłami, kiedy dosłownie lecę z nóg? Zirytował się. Żona, z tajemniczym uśmiechem, mówi spokojnie. Chciałam cię tylko wypróbować. Naczynia są już dawno umyte. Mąż szybko zmienia ton przytula żonę i z szerokim uśmiechem mówi Ależ kochanie ja tylko tak głupio sobie zażartowałem oczywiście gdyby tylko zaszła potrzeba zaraz bym ci pomógł Na co żona patrząc mu prosto w oczy dodaje To znakomicie ja też sobie tylko zażartowałam Naczynia czekają w zlewie Jedna z amerykańskich linii lotniczych wprowadziła specjalną 50% zniżkę na bilety dla żon udających się w podróż służbową razem ze swoim mężem. Po pierwszym miesiącu promocji, podczas którego sprzedano bardzo dużo promocyjnych biletów, dział marketingu, licząc na dalszy wzrost sprzedaży, wysłał listy do żon biznesmenów, którzy skorzystali z oferty. W listach dziękowano za skorzystanie z oferty i pytano, jak minęła podróż. Na 90% wysłanych listów linie otrzymały odpowiedź: Jaka podróż? <grywa> Dziadek zostawił Jasiowi milion złotych w spadku, i w następnym tygodniu Małgosia zgodziła się zostać jego żoną. Po trzech miesiącach małżeństwa Jasiu zauważył, że jego młoda żona go ignoruje. Przy każdej okazji, kiedy szli do łóżka, była oziębła lub gorzej, wypowiadała imiona innych facetów. Kiedy gdzieś szli, ignorowała go i flirtowała z innymi mężczyznami. W końcu zdecydował się z nią porozmawiać. Gosiu, jedynym powodem, dla którego wyszłaś za mnie za mąż, było to, że dziadek zostawił mi milion złotych. Gosia na to. Nie bądź śmieszny. Nie obchodzi mnie, skąd pochodziły pieniądze. <grystanie> Pacjent przychodzi do gabinetu psychiatry, siada na krześle i mówi zrezygnowany. Panie doktorze, jestem w fatalnym stanie, mam depresję, nic mi się nie chce, nie widzę sensu w życiu, wszystko jest szare, a praca mnie dobija. Doktor podnosi wzrok z nadnotatek, patrzy na pacjenta i z uśmiechem mówi. W takich przypadkach najskuteczniejszym lekarstwem jest znaleźć coś, co całkowicie pochłonie pański czas, zanurzyć się po uszy w robocie. To naprawdę pomaga. Pacjent chwilę milczy, po czym z ciężkim westchnieniem odpowiada: Ale panie doktorze, jak mam to wykonać? Ja pracuję w oczyszczalni ścieków. <grywa> Kelnerka przynosi zamówione pączki do stolika. Siedzący tam elegancki mężczyzna uśmiecha się i mówi uprzejmie: Całuje rączki za te dwa pączki. Kelnerka uśmiecha się lekko i wraca do pracy. Po chwili przynosi kolejną porcję, tym razem ciastka. Mężczyzna znowu się uśmiecha i mówi z zadowoleniem: Za te ciasteczka, całuje wósteczka. Kelnerka, lekko rozbawiona, kładzie ciastka na stole i rusza dalej. Po kilku minutach wraca z filiżanką herbaty. Mężczyzna, nie tracąc uprzejmości, uśmiecha się szeroko. A za tę herbatkę całuje w łopatkę? Siedzący przy stoliku obok gość, który od początku obserwuje sytuację, parska śmiechem i rzuca pod nosem: Zamów jeszcze zupę. <słyska> Do gabinetu dyrektora. Nagle wpada bez pukania błażej jeden z jego podwładnych. Widać, że jest niesamowicie podekscytowany. Bez słowa podchodzi do biurka, przypadkowo wylewa kawę na świeżo wyprasowaną koszulę szefa. Potem przewraca kilka dokumentów, a na koniec pokazuje dyrektorowi język, głośno puszcza bąka i mówi do niego: Wiesz co, koleś? Mam dość tej pracy, Twojego marudzenia i tych wszystkich bezsensownych spotkań. Nie znoszę twoich żartów o moich spóźnieniach, a te twoje motywacyjne maile, śmiechu warte. Zawsze się zastanawiałem, jak to jest powiedzieć ci wprost, co o tobie myślę. W tym momencie do gabinetu wbiegają jego koledzy z biura, czerwoni ze śmiechu, ledwo łapiąc oddech. Jeden z nich, ledwo wymawiając słowa, krzyczy. Błażej, błażej, to był żart stary. Wcale nie wygrałeś w żadnym losowaniu. <laughs> Pewnego razu kobieta bierze prysznic, delektując się chwilą spokoju po ciężkim dniu, myje włosy, kiedy nagle słyszy dzwonek do drzwi. Zaskoczona, szybko wyłącza wodę i w pośpiechu owija się ręcznikiem, który ledwo trzyma się na jej ciele. Mokra z włosami ociekającymi wodą biegnie do drzwi. Dzwonek rozbrzmiewa ponownie, bardziej natarczywie. Dociera do drzwi, lekko zdenerwowana, a ręcznik w tym momencie całkowicie zsunął się jej z ciała. Stojąc przy drzwiach, woła: Kto tam? Chwila ciszy, a potem słychać męski głos. Mężczyzna, zaglądając przez dziurkę od klucza, mówi z wesołym tonem: Cześć, ty mały rozczochrańcu, jest mama w domu? Paczkę przyniosłem. yeah <laughs>